Czołem! Mówi do Was Taczewski. A dzisiaj pogadamy sobie o ograniczaniu naszej wolności poprzez ograniczaniu i zakazywaniu noży, rejestrowaniu czarnoprochowców i tego typu podobnym zabiegom oraz wrzutkom medialnym, które są robione po to, żeby wybadać grunt. I to jest moja odpowiedź, także nie przedłużam i serdecznie zapraszam! Zaczynając ten film, oczywiście chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj będzie o dwóch wrzutkach. Pierwsza wrzutka to była wrzutka związku zawodowego policjantów i dotyczyła Czarnoprochowców, o tym też coś powiem. Tutaj się odezwało środowisko strzeleckie, jakieś odtwórcze. Rufus ze starego, wspaniałego świata nagrał spoko film, bo tylko Diego widziałem tak naprawdę. Ad Arma też polecam ich kanał. Wszędzie, gdzie ludzie ci się zdroworozsądkowo odezwali, to wszędzie polecam. Pewnie coś tam podlinkuje. Środowiska wolnościowe też się odezwały i mają rację, bo to co mówią, to mają rację. Nie obchodzi mi w jakich innych aspektach nie mają. Tutaj się z nimi zgadzam i nawet jak ktoś jest bardzo daleko ode mnie, to też się z nim zgadzam. I z drugiej strony mieliśmy wrzutkę o noże. No bo przecież noże to takie śmiercionośne narzędzia, wiecie to. To jest śmiercionośne narzędzie. Do tego stopnia, że Victorinox, który stworzył pierwszy na świecie Swiss Army Knife, czyli nóż armii szwajcarskiej, ostatnio zrobił model bez noża. To tylko pokazuje poziom absurdu tych ludzi, takich założeń, takich poglądów. No i odnośnie noży odezwały się środowiska edecowe, owe preppersowskie, bushcraftowe i tak dalej i tak dalej. Pewnie gdzieś one się przetykają gdzieś one się przecinają. Jest ogrom ludzi, którzy się interesują preppingiem i mają zarówno czarnoprochowce, jak i mają noże w domu. Jest ogrom ludzi, którzy na strzelnicę chodzi rekreacyjnie z dziećmi i pewnie w domu też mają noże, a czasami noszą mi nóż w kieszeni. Do wszystkiego tego zachęcam, bo to jest absolutnie rozwijające i podtrzymujące wieloletnie tradycje. Nawet setek lat, bo Mój dziadek nosił nóż, myślę, że jego dziadek też nosił nóż. Dawniej kiedyś ludzie nosili długie miecze, długie noże, szable, różne rzeczy noszono, i to nie było wstydu, to nie było nic nienormalnego. Dzisiaj jak ktoś ma nóż w kieszeni schowany, to już uu, to już bandyta, nie? Więc ja dzisiaj zbiorczo odpowiadam na obie te wrzutki. I teraz jeszcze w ramach krótkiego wstępu olewam politykę. Wbijam nóż aż po rękojeść, tak jak często mówię, w polityków. Jeżeli robiliby to, co robią dla dobra tego kraju no to okej, okay. każdy, kto tak robi, mimo, że ma poglądy ode mnie inne, to mu powiem, że spoko, że przybiję mu piątkę i gitara. Natomiast jak ktoś tak nie robi, to żeby był moim ukochanym politykiem, chociaż takich nie mam, bo ich wszystkich jak jeden mąż nie lubię, to yy, kij mu w oko, nie? Dlatego nie lubię ich wszystkich i nie chcę żadnej wojny w komentarzach, bo nie reprezentuję opcji politycznej. Mam to gdzieś. Dlatego też nie piję i nie palę, bo nie wspieram akcyzy i nie chcę płacić na darmozjadów i setki tysięcy urzędników, którzy są zupełnie niepotrzebni, bo to, o czym dzisiaj Wam opowiem, czyli nam namnażamacze Kolejnych rejestrów, kolejnych zezwoleń, kolejnego wydawania papierów, to jest tylko pomnażanie armii urzędników, bo oni, ja wiem, że ci urzędnicy mają dużo pracy, natomiast oni mają sztuczną pracę, to nic nie wytwarza, to przerzuca tylko papiery zupełnie niepotrzebne. Oczywiście nie zabronię wam gadać o tym, ale ja tu nie chcę żadnej wojny, żebyście mi się wyzywali, bo pewnie gro was ma różne poglądy, ja każdy z nich szanuję, bo z każdym z was da się dogadać najczęściej. Jak ktoś nie jest chamski, nie obraża i tak dalej, to możemy zawsze jakąś platformę do porozumienia znaleźć. I teraz o co chodzi? Bo wreszcie do tego przychodzę. Są dwie wrzuty. Po pierwsze była wrzutka czarnoprochowa, po drugie była wrzutka nożowa. One się pojawiły w niedługich odstępach czasu od siebie, więc najpierw czarnoprochowa. Było o tym, że czarnoprochowców jest pół miliona. Zdarzyło się 5 albo 6 przypadków słownie z użyciem tych narzędzi przeciwko policjantom przez 20 lat, bo od tego czasu mamy 20 lat, kiedy te przepisy funkcjonują i od 13 lat była nowelizacja trochę liberalizująca. W 2011 roku, by the way, przez ekipę, która obecnie. Jakby jest, no ten premier był ten sam, więc oni wtedy. Liberalizowali. No i jest taka wrzuta, że jak to tak może być, i tych policjantów, to oni ich tam wiecie krzywdę im robią i tak dalej. No, trochę taka praca. Jak ktoś idzie do wojska, żeby służyć, to też ma taką pracę, że może zginąć, nie? To nie jest praca, tylko służba. No ale panowie tam z tego związku by bardzo chcieli poprawić sytuację policjantów, ich pracę, ułatwić im, więc stwierdzili, że trzeba by było czarnoprochowce zarejestrować wszystkie jak są, i oczywiście na pozwolenie psychiatra, badania, kolejny blankiet, żeby wam wydawać i żeby z pieczątką ktoś postawił. Stał i podbijał najlepiej co roku, żeby tam, że jesteście zdolni. To jest ich pomysł. I tam w ogóle w tym jak czytałem ten, ten, tą, tą odezwę jakby, chyba ten taki manifest czy tą prośbę, czy jakby to nie nazwać, to tam było, że najpierw zakazać, potem w ogóle, że zarejestrować, potem, że na pozwolenie, że coś, no wariactwo totalne, my mamy i tak sztuczny przepis, czyli rok 1885, żeby tych pestek, bo tak będę się wyrażał, żeby algorytm nie denerwować, te pestki żeby nie były scalone, bo one to już są skrajnie niebezpieczne, a sam czarny proch, taki jak szwedzi pod Częstochową używali do kolubryny, no to wiecie, to ten czarny proch. To on jest skrajnie niebezpiecznym materiałem wybuchowym. Więc wiecie, to też należy mieć odpowiedni papier na to, nie? Który nigdzie indziej nie funkcjonuje tylko u nas. Natomiast dyrektywy unijne mówią, że trzeba to rozszerzyć. No ale nieważne, to jest sztuczna, wrzutka, taka, wiecie, niezależnego organu, który jest związkiem zawodowym w państwowym, państwowym organie porządkowym. No bo nie widziałem jeszcze prywatnych policji, przynajmniej ostatnio związek zawodowy tych urzędników państwowych de facto funkcjonariuszy państwowych oni mówią, że to jako niezależny podmiot to oni teraz się starają, żeby tam, wiecie, nie, żeby do ministra i minister spraw wewnętrznych no zrób tak, bo to musi być zrobione, bo my nie możemy, nie? To jest pierwsza wrzuta. Druga była z gazety i teraz za tą wrzutę odpowiedzialna jest pani Grażyna Zawadka, to jest dziennikarka, która pisze dla Rzeczpospolitej, bo to w Rzeczpospolitej było i ta dziennikarka jest takim śledczym dziennikarzem kryminalnym. No drastyczne czasami sprawy Natomiast ludzie, którzy się dla niej wypowiadali odnośnie tego, że noży należy zakazać, bo są tak skrajnie niebezpieczne, to po pierwsze był pan Antoni Skiba i to jest prokurator, w ogóle to jest prawnik z wykształcenia oczywiście, to jest rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Warszawie. Bardzo niezależny organ, państwowy urzędnik, no niezależny organ oczywiście. No i drugim takim człowiekiem, który wypowiadał się na ten temat, był żebym tu nie pomylił, bo ja nie chcę panu tytułów pomylić, jest profesor zwyczajny, doktor habilitowany, w każdym razie takich nauk kryminalistycznych zdaje się, żebym tutaj profesor ogólnie bardzo utytułowany, doświadczony, bardzo wiele prac naukowych napisał i tak dalej. I to jest pan profesor Brunon Hoist. To jest pan, którego alma mater to jest akurat Uniwersytet Łódzki. On się tu doktoryzował, miał jako pierwszy takie wysokie stopnie. Natomiast, co ciekawe, jest to człowiek, który urodził się w 1930 roku, czyli jest rocznikiem mojej babci. Natomiast pan profesor Brunon Howist jest. Człowiekiem, który pracował w milicji obywatelskiej, no bo tam był takim organem doradczym, czy właśnie prokuratorem, czy kimś takim. No nic więcej nie będę dodawał. To są fakty, żeby tu nie było, że jakieś pomówienia rzucam czy coś. No po prostu to z życiorysu wyciągnąłem na Wikipedii, wam pewnie przejadę tam przez ten życiorys i tak dalej. Więc y, ci dwaj panowie mówili pani Grażynie, że pani dziennikarce, że to jest strasznie niebezpieczne, żeby te noże były. I w ogóle ten tytuł brzmi: Noszenie noża w miejscach publicznych będzie surowo karane. Taki wiecie, zapytajmy. No i ogólnie prawdopodobnie wszyscy z was wiedzą, że nóż w Polsce można nosić jaki się chce. Możecie nosić. Miecz ze sobą, tylko nie wolno nim wymachiwać, straszyć kogoś, powodować jakichś takich głupich sytuacji, akcji. No ale to chyba każdy rozsądny człowiek wie, że innym ludziom się nie narusza prywatności, więc możecie nosić każdy rodzaj noża, każdy rodzaj. Miecza, każdy rodzaj, nawet kosy bojowe, chyba tylko w pokrowcu raczej. Natomiast imprezy jakieś takie masowe, które są prywatne albo są chronione przez kogoś, to najczęściej tam nie wolno tego nosić, no i to jest zrozumiałe, że ktoś sobie u siebie na swoim terenie wymaga, że tego nie wolno. Ktoś ma prywatny teren i nie chce nas puścić z niczym poza majtkami, to uszanujmy jego własność i to, że on tam ustala zasady. I okej, okay, jak was chce puścić tylko w majtkach, no to albo nie wchodźcie, albo się rozbierzcie do majtek. Koniec, kropka, zupełnie to rozumiem. Natomiast ulice, natomiast jakieś miejsca. Publiczne przystanki, i tak dalej, to są miejsca zupełnie publiczne, i właśnie o to chodzi, żeby tam tego zakazać. No i teraz przejdźmy do tego, jak to jest skonstruowane i po co się to robi. Konstrukcja tego wygląda tak. Niezależny organ, niby, zgłasza się i pisze taką petycję, albo robi taką wrzutkę medialną, żeby sprawdzić nastroje, i potem, wiecie, przesunięcie tego okna Overtona. Tu już nie będę tłumaczył, okno Overtona jest na wojnie idei. I tak, o tego, że trzeba, wiecie, że trzeba zakazać, bo to niebezpieczne. No i teraz sprawdzają reakcję społeczną i albo się zwracają do jakiegoś tam urzędu, czyli do ministra właściwego, obecnie to jest chyba minister spraw wewnętrznych i administracji, no i się tam zwracają i mówią, ty, panie minister, tu trzeba projekt złożyć, że trzeba tego zakazać, zarejestrować, że tu nie wolno, że to jest bebe, że to jest fatalne, że ten, no i mają na swoje potwierdzenie jakieś tam statystyki prawdziwe bądź nie, wydumane bądź nie, czy też interpretacja tych statystyk jest zupełnie z kosmosu, no i jak już mają te statystyki, to odzywają się do ministra, a minister patrzy i mówi z takim wzrokiem... Ojca dobrotliwego mówi: No, społeczeństwo wymaga, to trzeba się nad tym pochylić, trzeba to napisać. No, i się okazuje, że te niezależne organy najczęściej, które się zwracają, są zależne. Najczęściej jest to wrzutka jakaś polityczna albo jakiś grup interesów, które chcą coś takiego zrobić. No, bo to nie jest przypadek. Po pierwsze, w Kanadzie, gdzie 80% tego kraju to jest dzicz, to jest las, zakazano najpierw jednego rodzaju, wiecie, takich miotaczy kulek ołowianych na dalekie dystanse z dużą prędkością. Najpierw jednych, potem drugich, potem rejestracja, potem coś, potem tego, już prawie nic nie można. Wielka Brytania, ta nasza ulubiona, wiecie, to imperium, nad którym kiedyś słońce nie zachodziło, wymyśliło sobie, że będzie najweselszym barakiem, takim nowoczesnym barakiem i tam policja to już chodziła z paralizatorami, tam w ogóle nic nie wolno było miotać, nic takiego mieć, a teraz to już wymyślili, że jak masz taki nóż kuchenny w domu, to jesteś człowieku niebezpiecznym, strasznie gangsterem i najlepiej to go przynieść na policję i oddaj go, i w każdym nożu to najdajnik GPS, żeby wiedzieć co i jak. Ja to bym jeszcze kamerę zamontował i odcisk palca, żeby się logować na ten nóż, żeby go móc dopiero użyć. No na razie jest to poza naszymi możliwościami technicznymi, ale tak jest, nie? Więc wymyślili sobie, że będzie tu u nas, jak w Wielkiej Brytanii zresztą na ten przykład z nożami się podają, bo niedawno była wielka akcja przynoszenia noży, jak masz już 10, to już najlepiej w eskorcie policji z patrolem, w ręczniku wszystko pozawijane, poinformuj wszystkich w dzielnicy, że ty idziesz z nożami, i musisz to oddać, bo to są tak armi Niebezpieczne narzędzie, jakbyś co najmniej przemycał granatnik do siedziby Komendy Głównej Policji w Polsce. Tam się Związek Policji nie dowala, bo wiecie, to jest pracodawca. No to jak pracodawcy poskakiwać? Jak się innej firmy nie ma do roboty, no to roboty się straci. Tak mi się wydaje, że taki mamy mechanizm. Kwasi niezależny jakiś ośrodek albo jakaś wrzutka mówi: to, to trzeba zakazać. Ktoś z władzy mówi, dobra, to ja się pochylę nad tym, no i wtedy mamy ten, no bo tak, społeczeństwo samo chciało. Jak ktoś powie, że nie tak, to on minister wyjdzie i powie, sami żeście chcieli, sami do mnie piszecie, to po co mi głowę zawracać, ja tu tyle czasu i energii poświęciłem, musimy to już dokończyć, koniec, kropka, nie? To jest po pierwsze. Po drugie, jak to działa logicznie? No bo panowie tu z Czarnobrochowcami to się podali na to, że mają 5 przypadków przez 20 lat na pół miliona sztuk tych czarnoprochowców, że to jest, no to jest śmiertelne zagrożenie. No statystycznie jest to absolutnie pomijalne i powinniśmy raczej debatować o tym, jak te nowoczesne środki obrony wziąć i zalegalizować tak, żeby ludzie mieli szeroki dostęp, bo to nie jest tak jak skupienie prawo jazdy na kanale zero, coś takiego widziałem. Nie, to nie jest, to dalej kosztuje ze dwa razy więcej niż prawo jazdy i dalej jest trudniejsze do zrealizowania i dalej to wymaga jakieś 3-5 miesięcy, a nie... Gdzieś tam, wiecie, miesiąc i hello, już mam prawo jazdy, tylko mi PWPW wydało później, więc mogę później jeździć. No i z tym prawo jazdy to też jest dobre, bo po pierwsze, no wiem, aut się już coraz mniej lubi teraz, wiecie, z miast się je wygania. Nie takie napędy są, jak powinny być, nie takie silniki są, jak powinny być, nie to paliwo, co powinno być. Chodzi o to, że samochody zabijają więcej. Ludzi rocznie. Mało tego, założę się, że więcej ludzi rocznie zabijają schody. Mało tego, ci ludzie z tego związku zawodowego nie pochylili się nad innymi ludźmi, tylko nad policjantami. I okej, okay, to jest ich branża, ale się nad innymi nie pochylają, a chyba policji chodzi o dobrostan całego społeczeństwa, nie? Tak mi się wydaje. No więc jak sobie sprawdziłem, ile jest wypadków na drodze, no to proszę Państwa, za 2023 rok doszło do 20 936 wypadków, w których zginęło 1893 osoby, a 24 125 osób zostało rannych. Jak te liczby mają się to liczby z czarnoprochowcami. Przecież to samochodów powinniśmy już dawno zakazać, tylko nikt normalny tego nie zrobi, bo wie, że transport publiczny tego nie wytrzyma, mało tego w większości miejsc jest wykluczenie w tym kraju komunikacyjne i bez własnego samochodu jestem przykładem z takiej wiochy, gdzie dopóki nie było auta, znaczy gdzie nie było więcej aut, to się okazywało, że człowiek był odcięty od świata. To samo jest z paczkomatami teraz dla wielu wsi. I małych miejscowości, to one są oknem na świat i można zamawiać z całego świata, co się chce, a bez tego by się nie dało. O to mi właśnie chodzi, że nikt tego nie robi, na to się nie rzuca, bo ludzie by się absurdalnie zburzyli, bo to by przelało czarę goryczy i wtedy by były masowe protesty. Na takich 500 tysięcy tam czarnoprowodców to jest patatajnie? A ile jest ludzi, którzy noszą EDC? Ile jest ludzi, którzy noszą noże ze sobą? No też mniej niż 30 milionów na przykład posiadaczy aut. No więc też się pewnie mniej zburzą, więc po kawałku te tą techniką salami będziemy to odcinać. Ale jest to. Anty logiczne. Dlaczego? Bo po pierwsze, samochody robią tego więcej i tego nie zakazują. Okej, okay. ale z drugiej strony, skoro nic się nie dzieje, to powinniśmy rozszerzać, nie? No bo jak idziemy tą logiką, że jak się coś stało, to zwężamy to pole, dociskamy tę śrubę, a jak się nic nie dzieje, no to powinniśmy rozszerzać. No to idąc tą logiką, powinniśmy rozszerzać dostęp do środków obronnych, na przykład historycznych sprzed 1900 roku, przesunąć o te 15 lat, które są i tak sztuczne. Tego Unia od nas wymaga, na przykład, nie? Albo jedno tylko na rejestrację. Czemu by nie? No przecież rozszerzmy to. Dlaczego nie? Ta sama logika. I teraz znamy mechanizm, znamy logikę bądź jej brak. Po co to jest? Otóż, słuchajcie, w systemach totalitarnych, komunistycznym na przykład, w którym mieliśmy nieprzyjemność być przez 45 lat, co nas zrujnowało i to gruntownie, no to model był taki, że człowiek był Własnością de facto i niewolnikiem państwa. To znaczy, jak mieliśmy w Związku Sowieckim Armię Czerwoną, i ona szła na ten zachód i oni tam walczyli, ci ludzie, i ci ludzie walczyli bardzo ofiarnie, nieważne, czy mieli NKWD z tyłu, czy nie, czy dla chwały swojej ojczyzny, matuszki. Nie tylko Rosji, bo tam wszyscy byli z tych wschodnich terenów, no to ci ludzie walczyli. No i ci ludzie umieli się biegle posługiwać bronią, byli świetnymi artylerzystami, samolotami latali, łodziami pływali, i tak dalej, i tak dalej. Umieli wszystko, czołgami, no bo byli szkoleni do tego po prostu. Mieli też biegle strzelać, byli snajperami i tak dalej, i tak dalej. I co się okazuje? No ci ludzie wracali i im to wszystko odbierano. To znaczy idź se tam w Tajdze mieszkaj, pod gdzieś tam na przedmieściach Petersburga, sobie, a nie, przeciw, przepraszam, Leningradu chyba, mieszkaj sobie, ale. Nie masz żadnych narzędzi, bo jesteś naszym niewolnikiem, koleżko, i musisz tylko pracować na rzecz państwa. Jak przyjdzie czas, że będziemy Cię wzywać na Wielką Wojnę Ojczyźnianą 2, czyli na przykład do Korei Cię będziemy wzywać albo gdzieś tam do Afganistanu, twojego syna, no to hello, wtedy Cię wezwiemy i on tam będzie walczył i ryzykował życie za ten kraj, ale narzędzi na co dzień nie dostaniesz, bo jesteś niewolnikiem, bo biednym, głupim, nieuzbrojonym i najczęściej rozpijaczonym czy zaćpanym narodem rządzi się bardzo łatwo. Na no, przecież nikt nie chce mieć trudno, każdy chce mieć łatwo, więc dążenie, polityków jest do zwiększania swojej władzy, przez to rosną podatki budżety, bo to zwiększa się władza, zmienia się jakby struktura pomiędzy obywatelem a władzą. A po drugie, jeżeli nieuzbrojone mamy społeczeństwo, takie, które nie jest w stanie się postawić, no to dzięki temu łatwiej się rządzi. Wyśle się paru ludzi, którzy potrafią robić jakąś pałką czy czymś i oni potrafią spacyfikować każdy nastrój społeczny. No absolutnie wszystko potrafią uspokoić. Dlatego tak, a nie inaczej wyglądały strajki w PRL-u. Ludzie nie mieli nic, a musieli się przeciwstawić ludziom, którzy byli uzbrojeni. Najpierw w pałki, tarcze, a jak przychodziło co do czego, jak w Gdyni, to strzelali. I każda władza, mimo że się może z tamtą nie zgadzała, wie, że jak się ludzi zdenerwuje odpowiednio mocno, to wyjmą to, co tam mają w szafie i się pójdą, zbuntują w ostatecznej sytuacji. Ja się staram wyrażać gdzieś naokoło, gdzieś daleko, żeby nie było, że mnie cenzura złapie, bo na YouTube jest cenzura i oficjalnie przez o tym wiemy. Więc chodzi o to, żeby zwiększać swoją władzę jak się z rządem. Co jest zupełnie naturalne. Ja to rozumiem. No ale z drugiej strony jesteśmy my obywatele i czasy robią się coraz cięższe. Tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają i tam potem te tulipany tłuką, będzie coraz więcej, najprawdopodobniej. I kiedyś w Polsce szlacheckiej był taki sposób, że jak ktoś na siłę chciał swoje wartości przekazywać, no bo jak nie na siłę, to i cerkwie budowano i synagogi były i tak dalej i tak dalej, można było i karczmę prowadzić i w Mieście żyć i na wsi żyć nie było problemu. No ale jak już ktoś chciał siłą wprowadzać te wartości, jak Turcy na przykład, no to okazywało się, że ludzie w Polsce brali szablę i tłumaczyli takiemu delikwentowi, czy też dziesięciu tysiącom takich delikwentów, że koleżki, my tu mamy własne zasady i jak chcecie tu być, to musicie je szanować. Niestety. Na no dzisiaj robi się wszystko, żeby tych narzędzi zabrakło. No i była taka sytuacja raz w historii, kiedy myśmy się musieli bronić, nie mając nic. No i skończyło się to rzezią. To się nazywało Wołyn. Była też koliszczyzna z rzezią Humania przez Hajdamaków, ale to już dalsza historia, mało kto o tym wie. Natomiast ja mam rodzinę postwołyńską, bo moja rodzina na Wołyniu mieszkała, żyła i u mnie ta trauma jest do dziś, dlatego ja zrobię bardzo wiele, naprawdę bardzo wiele i bardzo mocno się będę sprzeciwiał. Żeby żadnych narzędzi nie zabierano, a dawano wręcz kolejne, bo musimy mieć w razie zapaści tego systemu, zapaści państwa, tak jak każdy prepers to rozumie, że trzeba mieć wodę, makaronu, ryżu, mąki, czegokolwiek zapasy, trzeba mieć zapasy żywności, zapasy wody, zapasy energii i tak dalej, żeby własnej rodzinie pozwolić chociaż przetrwać i sąsiadom, jak się uda. No to trzeba też mieć środki do obrony, bo jak tego nie ma, to potem przychodzą bandy. I z bandami należy walczyć na ich zasadach, czyli bez litości, bo one nie mają litości najczęściej. I co możemy zrobić? No, to dobre pytanie, ale kroków kilka jest i sposobów też kilka jest. Żyjemy w czasach mediów społecznościowych, więc hashtagi trendują, sprzeciwiamy się, nagrywamy, mówimy, postujemy. Nie i koniec. Zero, żadnego przyzwolenia, nie ma rozmiękczania, nie ma przesuwania okna overtona. Noże są potrzebnym narzędziem na co dzień. Czarnoprochowce też są potrzebnym narzędziem do rekreacji, do przekazywania tradycji. Jeżeli ktoś chce się tym bronić, to absolutnie jest to potrzebne. Więc mówimy o tym, trendujemy o tym, gadamy o tym, dajemy temu odpór. I najlepiej się gdzieś tam w jakiś sposób dogadywać między sobą, gromadzić, gdzieś szukać informacji, gdzieś z różnymi ludźmi na ten temat rozmawiać i nie pozwalać na to w normalnej rozmowie, w pracy, w domu, w szkole, gdzieś tam, gdzie się da, z innymi ludźmi rozmawiać na ten temat. To jest pierwsza rzecz pierwszy opór społeczny, bo od tego się zawsze. Zaczyna taki opór cichy. Zawsze możecie do kogoś z dużymi zasięgami pisać, bo ja to jestem mały żuczek, i on też to może nagłaśniać. Różne media to mogą nagłaśniać, bardziej sprzyjające ludziom, którzy no, poczuwają się do takich wolności jak my po starodawnemu, a nie takich, wiecie, i uważają, że to są zupełnie normalne narzędzia. Druga rzecz to oczywiście, skoro mamy tę demokrację, to naciskajmy polityków. Mamy przecież posłów we własnych okręgach, europosłów, mamy przecież senatorów, można do nich jeździć, cisnąć ich pisać petycje i mówić, ej, hola, tak nie może być. Drugi raz cię nie wybierzemy, jak się z tego nie wywiążesz. Po to oni tam są. Ja wiem, że jest dyscyplina partyjna, ale wiele razy, wiele prób czegoś takiego może gdzieś tam przejść i można to gdzieś docisnąć, bo uważam, że jeżeli społecznie tego nie dociśniemy, jeżeli nie będziemy o tym szeroko gadać, jeżeli nie będziemy dociskać władz, posłów i tak dalej, to to się nie uda. A z CPK się na przykład udało, więc czemu by nie? To wszystko można robić na gruncie kroków prawnych, nic nielegalnego nie trzeba robić. Po prostu należy nie wykazywać żadnej zgody i zero ustępstw. Powinny być ustępstwa. Z drugiej strony mamy wojnę za granicą, pełnoskalową, wielką wojnę i mamy rozbrojone społeczeństwo. Mamy coraz więcej ludzi, którzy tu przyjeżdżają legalnie bądź nie. Mieszamy się kulturowo. Monoetniczność odchodzi do lamusa w naszym kraju, a była przez wiele lat u nas kultywowana i budzimy się z pewnym szokiem społecznym na ten temat. Więc należy się zbroić należy mieć narzędzia takie bądź inne. I teraz jeszcze jedną rzecz Wam powiem, taką wrzutkę logiczną. Jeżeli ktoś, Chciałby komuś zrobić krzywdę nożem, bo to o nożach teraz mówię. To myślicie, że jaki nóż kupi? Benchmajda za 500 najtańszego? LKW Hundura XL za 500? Czy może kupi kuchenny nóż, taki za dwie dychy w markecie? No, przecież on zrobi to samo, co potrzeba, nie? Przecież on będzie ciął i będzie dźgał, więc zrobi to samo. Co lepiej by było kupić? Więc naciskajmy, dociskajmy, mówmy o tym i nie gućmy się na to, bo ja się na to nie godzę i ja chcę rozszerzenia praw. I jak zwykle, złośliwość rzeczy martwych od półtora miesiąca to samo, więc jak nie montasz, to tym razem dźwięk się nie dograł. I w tej części miałem opowiedzieć o trzecim akcie sprzeciwu, czyli o kupowaniu, noszeniu i posiadaniu. Czyli rzeczy bardzo ważnej, bo to jest najbardziej aktywny akt sprzeciwu, który jest oczywiście zupełnie legalny, więc. Kupujcie sobie noże, jeżeli nie macie żadnego, to sobie kupcie. Nie musi być taki, nie musi być taki. Może być tani, bardzo dużo filmów zrobiłem o tanich nożach. To może być nóż monterski za 15 zł, nie będzie najwygodniejszy. To może być opinel, to może być cokolwiek innego, może być to full tank, może być to nóż składany, może być to nóż po dziadku czy scyzoryk. Warto po prostu ze sobą nóż nosić, przyuczyć się tego, przyzwyczaić i myślę, że nie będziecie chcieli zrezygnować z noszenia noża, bo ja od wielu lat już. Nie potrafię. I to samo z czarnoprochowcami. Jeżeli nie mieliście takiego urządzenia, to może jest to świetny czas, żeby zakupić, po prostu iść. Kupić dzień dobry chciałbym mieć, wkręcić się trochę w temat, pojeździć na strzelnicę i załapać tę zajawkę. Dlatego zachęcam do kupienia sobie czegoś, posiadania, noszenia, pokazywania innym ludziom, że to nie jest nic strasznego. U mnie jeszcze kilka lat temu wszyscy się nożybali takich na co dzień do noszenia. Teraz już większość ludzi ma u mnie w rodzinie i wśród znajomych, bo też obdarowałem, używają, noszą, a im fajniejszy, im bardziej w gusta się gdzieś tam wstrzelił, tym jest lepiej. Więc noście, może to być w multitulu, może to być w scyzoryku, może to być zwykły nóż, może to być full tank. Może to być nóż typowo do jednej rzeczy, natomiast zachęcam do noszenia i zachęcam do kupienia sobie czarnoprochowca. Jak będzie tych czarnoprochowców? Milion, półtora, dwa, pięć, szacowana liczba w tym kraju, to będzie to znacznie większa siła i znacznie trudniej będzie to gdzieś tam zakazać, stwierdzić, że tego nie wolno już i tak dalej, i tak dalej, bo opór społeczny będzie większy, a to o to chodzi i nikt się nie waży wtedy na to cokolwiek powiedzieć i cokolwiek z tym zrobić i to samo jeżeli idzie o noże. Kuchenne noże są niezbędne, bo w kuchni nie wyobrażam sobie, żeby nie mieć noża. Natomiast do EDC też są niezbędne, jak tylko zaczniecie nosić, to najczęściej będzie tak, że już nie przestaniecie nosić tego noża w EDC. To tak po prostu jest. No a potem się zaczyna gadżeciarstwo, ale do tego nie zachęcam. Zachęcam do posiadania przy sobie narzędzia, które jest na co dzień bardzo przydatne w wielu sytuacjach, naprawdę niezliczonej liczbie sytuacji, a przy okazji może służyć jako środek obrony. Potrzebujemy mieć narzędzia odpowiednie do odpowiednich sytuacji i potrzebujemy móc bronić własnego życia, bo skoro mamy prawo do życia, to mamy prawo do ochrony. Życia. No i teraz będzie moja odpowiedź, bo będą dwa odcinki w planach, może kiedyś trzeci improwizowany, ale dwa odcinki na pewno. Po pierwsze, będą tylko noże służące do jednego do likwidowania siły żywej przeciwnika. Oczywiście, jak chcecie bułkę ukroić i posmarować, pewnie się da. Natomiast będą to noże tylko do tego. Po drugie, mam oczywiście całą serię o nożach taktycznych, więc też polecam oglądać, bo tam jest dużo takich kwiatków, dużo takich rzeczy, które się przydają. No i zrobię też jeszcze jeden film o narzędziach, które nożami nie są, natomiast są narzędziami ogrodowymi. Narzędziami do garażu, do jakiegoś schowku, jakiejś szopki i sprawdzają się świetnie w ogrodzie, natomiast tak samo dobrze będą się sprawdzać w likwidowaniu siły żywej przeciwnika i to lepiej niż to, znacznie lepiej niż to. Dłuższe, mocniejsze, potężniejsze. myślę, że to będzie blisko tego. Myślę, że to będzie gdzieś tam blisko innych rzeczy. Więc to będzie mój odzew, bo się absolutnie nie zgadzam. I to by było na tyle na dzisiaj, więc bardzo bym chciał, żeby ten film dotarł do jak najszerszego grona ludzi, więc komentujcie. Nawet hashtagiem Mataczewski udostępniajcie, jak najwięcej udostępniajcie, lajkujcie, niech ten algorytm widzi, niech myśli, że to jest wszystko tak, jak oni lubią, i niech to po prostu rozsyła dalej. Ja bardzo chcę dotrzeć do jak największej y, grupy ludzi, to jest przegadany odcinek, nieprzebitkowy, no ale przykro mi, raz na jakiś czas taki powstaje, ale o tematach ważnych, więc. Po prostu udostępniajcie, szerujcie i tak dalej. Na mediach społecznościowych własnych. Na moich też mnie znajdziecie, możecie zawsze pisać z problemami. I to by było na tyle, więc tradycyjnie trzymajcie się tam ostro i pozdrawiam! Chciałem tylko dodać na sam koniec, że jak się władza czegoś takiego boi. To jest to bardzo słaba władza. I bardzo płochliwa władza.